Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z recenzją filmu Informacja zwrotna. Słuchajcie, mnie w pracy poszła fama. Większość jest facetów, ale to oni tam też oglądają seriale, coś tam. Zaczęli się wymieniać swoimi doświadczeniami a propos tego filmu. Główny bohater to jest... O matko, zapomniałam, jak się nazywa ten bohater. Patrzcie, no ale mam na końcu języka. Dobra, napiszę wam tu u góry. W każdym razie on już się nadaje, ten aktor, do tych ról, bo już widziałam go w kilku takich rolach, więc jest okej. Słuchajcie, główny bohater ma problem z alkoholem, wielki problem z alkoholem, no i w tle jego rodzina, rozgrywa się dramat i tak dalej. Mnie nie urzekł po pierwsze to, że bardzo dużą osobą u mnie w pracy się spodobał. I mojej kosmetyczce się spodobał. Znaczy, akurat lubię kosmetyczkę, akurat jej recenzja była po tym, jak już obejrzałam, więc ok, tak. Nie widzę fenomenu tego filmu. Każdy z nas, myślę, że każdy z nas, większość z nas w rodzinie bliższej, bardzo bliskiej, albo troszeczkę dalszej, ma alkoholika w rodzinie. Miał z nim albo ma przeboje. Mnie nie urzekł ten film, wręcz taki. Skończył się, to się skończył. Więcej go nie obejrzę. Taki se. Także tak. Nie widzę. Nie widzę tego fenomenu. Dla mnie to taka zapchajdura. Na raz obejrzenie, to jest w ogóle sezon jakiś tam, nie? Kilka odcinków tego jest. Więc po trzech odcinkach stwierdziłam, że chyba przełączę i coś innego obejrzę. I zaczęłam oglądać inny film. Ale potem mówię, dobra, jak nie obejrzę, to już nie obejrzę, a to jest tylko jeden, tam kilka tych odcinków, nie wiem, czy dwa, czy trzy sezony tego były, ale to takie krótkie, więc mówię, nie, obejrzyjmy już do końca i miejmy to po prostu za sobą, o, na tej zasadzie. Więc mnie nie urzekł ten film, chcecie to obejrzyjcie, tak. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.